Adamom. Przechodzimy do kolejnego komiksu. Oczywiście polskiego twórcy w audycji prosto z kadru, do wydawnictwa Jinty i komiksu Gedeon, który został całkowicie przygotowany przez Daniela Grzyszkiewicza. Całkowicie, czyli chodzi tutaj o to, znaczy nie całkowicie, bo to w sumie są jeszcze kooperacje przy niektórych shortach, ale ogółem jest to w końcu album taki, który podsumowuje pewien tam okres twórcy Daniela Grzyszkiewicza. Twórcy, który, no nie ukrywajmy, wyróżnia się na rynku polskim bardzo wyraźnie tym, że niczym Alex Ross ciśnie hiperrealistyczne rysunki. Koleś ma niesamowity talent, dar w łapie i przelewa na papier naprawdę czyste dobro. Kiedy sobie wklepiecie w Google Gedeon tudzież Daniel Grzeszkiewicz, to naprawdę zobaczycie obrazy, które bardzo cieszą oko. Hiperrealizm, czyli taka wręcz fotograficzna doskonałość, którą uzyskuje maśnięciem pędzla, akwarelki czy tam jakieś kredki. No i w zasadzie chyba z takich potrzeb, doznań takich estetycznych, jeśli chodzi o grafikę, będziemy sięgać ta iskra zapalna, żeby wziąć do ręki Gedeona, no żeby zobaczyć, żeby mieć w końcu na tych 200 stronach, 220 paru albumik z rysunkami, malunkami tego autora. Jindy była zbiórka, znaczy wydawnictwo Jindy. Komiks powstał dzięki zbiórce na portalu crowdfundingowym, także jest to też dowód na to, że zebrało się parę osób, że ludzie doceniają pomysł, że chcą tego pana zobaczyć na papierze. Jest Batman. No tak, jest to jakby taki przekrój przez jego twórczość. Komiksy zebrane, shorty zebrane na przestrzeni paru lat, które zostały stworzone. I chodzi o to, że no, album sam w sobie, oprócz tego, że jest jakby świetnym pokazem graficznych umiejętności autora, to jest też spójny tematycznie. I podczas lektury zastanawiam się, czy jakby on, kiedy tworzył te wszystkie shorty, miał w głowie całość, że chciałby to właśnie ostatecznie podsumować i wydać w takim jednym zbiorczym komiksie, czy on po prostu zebrał to, co miał, i zrobili z tego album. Ale jeśli ta druga opcja, że zebrał to, co miał do tej pory zrobione i zrobił z tego album, to muszę przyznać, że w tym momencie jakby był, bardzo eksploatował pewne tematy. I dzięki temu w tym momencie komiks jakby zmusza do refleksji, ponieważ, no właśnie, o co chodzi z tymi tematami. Autor na przykład ma pewien jakby, jak nazwać, pewne motywy, które powtarzają się w tych komiksach. Na przykład motyw stworzenia człowieka przez Boga. Motyw w ogóle też burzy często czwartą ścianę. Przemawia do nas, rysuje samego siebie. Często jego bohaterowie komiksów, tych shortów, są świadomi tego, że są w komiksie. Są dwa na przykład takie jednostronicowe plansze, kiedy to postać w komiksie właśnie przeklina nas, czytelników, bo ona nie chce, żebyśmy patrzyli na tą postać z tego komiksu. Na końcu jest taki morał od autora: nie czytajcie moich komiksów, one się tego boją. Czyli takie łamanie czwartej ściany, tak? Takie łamanie czwartej ściany. Jakby wszystkie te komiksy, a znaczy przynajmniej na pewno znaczna większość tych komiksów, podejmuje taki temat, żeby przeanalizować właśnie, kto nas tworzył, co się dzieje po śmierci. Znaczy chodzi mi o to, że nie, dobra, bo teraz przesadzam w drugą stronę. Chodzi o to, że to są zbiór różnych komiksów, które faktycznie razem zebrane cuzamen do kupy tworzą pewną całość, że czytając właśnie te różne tematy, różne historie, zaczynam dostrzegać pewien klucz, pewną tematykę, w której z umiłowaniem właśnie lawiruje nasz bohater. I na końcu właśnie podsumowując, kiedy układamy sobie w głowie te wszystkie historie, te wszystkie koncepcje, no to właśnie widzimy, co autor chciał nam przekazać. A chciał przekazać na pewno swoje inspiracje, jaką jest takie zastanawianie się, takie informacje, że on jako rysownik, twórca w ogóle jest niczym ten Bóg, który stworzył człowieka. No i tam nie zawsze to wychodzi temu Bogowi, że tworzyć tych ludzi, ale tak samo jak rysownikowi tworzyć pewne uniwersa. Może to wszystko jest taką kreacją. W swoich historiach no, ma różnych bohaterów. Jest na przykład taki komiks, w którym wykorzystuje postacie stworzone przez Huberta Ronka, Romana Gładysza oraz Dominika Szcześniaka. Mamy kooperację z Katarzyną Babis. Dużo tych kooperacji. Agencja Towarzyska Złota Rybka się nazywa. Złota Rybka.
Bardzo ciekawy pomysł. A no, można się na chwilę zastanowić. Czy tam był Skarża przypadkiem? Czy mi się pomyliło? Kto tu jest? To Gedeon. Kto to tu rysuje? No to jest Gedeon. Aha, okej. Ten font mi się tak skojarzył po prostu ze Skarżą trochę. Są przeróbki też klasycznych bajek braci Grimm, na przykład o babci, która zaprasza dwójkę bohaterów do swojej chatki, żeby właśnie w oryginale to była chatka z piernika, a tutaj w tym komiksie jest to postać... która jest, przypomina Hellboya, która spotyka czekaj, żeby teraz nie zepsuć dowcipu, stworzenia spotyka nie Pikachu, tylko Pijaczu, który mówi, a ja wiemy, te Pokemony mówią swoje imię zawsze, tak. Więc on mówi piwka, nie? Oczywiście bezalkoholowego, tak, o tej porze na antenie. No w każdym razie są różne tutaj, oprócz tych takich tematycznych, takich filozoficznych, gdzie mamy... takie przemyślane właśnie informacje, na przykład komiks o piekle, właśnie komiks o tym, jak ktoś tam umiera i spotyka właśnie Ale Pana Boga. Ale jakie to kadrowanie jest w ogóle. No tak, i mnóstwo właśnie, tutaj, tak jak się teraz wertuje, tutaj przeglądasz te różne dodatki, jakieś okładki, jakieś różne style, plansze kolorowe, plansze czarno-białe, no to widzimy, że naprawdę mamy i rysunkowe, i malarskie prace. I też właśnie, co można powiedzieć o tym twórcy, to on, że on postrzega on nie pracuje, owszem, pracuje nad każdym kadrem z osobna, ale bardzo często widać w tych jego planszach pomysł na kompozycję całej planszy. Że jakby tymi paletami on operuje. Czy ze względu na tą różnorodność jakby technik zastosowania i kadrowania i wszystkiego, czy to jest twoim zdaniem album, który byś polecił komuś, kto nie do końca wie, czym jest komiks, żeby pokazać mu, co można w komiksie zrobić, to dałbyś mu ten komiks do ręki. Z jednej strony tak, ponieważ to jest naprawdę przykład na to, że komiksy można przepięknie stworzyć, graficznie, po prostu majstersztyk. Z drugiej strony nie dałbym tego komiksu, ponieważ ktoś później pomyśli, że to trzeba, każdy musi tak robić, nie? Jest taki, wiesz, poziom, no Gedeon to może, się wyróżnia. A to może jakby dać takiej osobie, która jest właśnie negatywnie nastawiona, że wszystkie komiksy sobie będą tak samo, a ty mu dajesz Gedeona. No to w tym momencie Gedeon jest świetnym takim strzałem w pysk, kontrargumentem, że są polscy twórcy, którzy naprawdę siedzą, to tak w cudzysłowie, dupo godziny i dziergają te swoje komiksiki i starają się w tych komiksikach jeszcze przekazać jakieś swoje myśli ulotne, jakieś swoje przemyślenia. No i tak powstają takie filozoficzne wręcz komiksy, które są przeplatane z takimi humorystycznymi albo ciekawymi. I to wszystko mamy w albumie Gedeona, znaczy Daniela Grzeszkiewicza pod tytułem Gedeon. Z wydawnictwa Jindy. Ale jeszcze, bo tu już mamy mało czasu. Mhm.